Niech mi dadzą pułapkę, a ja rozwiążę ją. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części z naszą niesamowitą produkcją Deadfall Adventures. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy już naprawdę bardzo daleko i z każdym krokiem zbliżamy się ku końcówki. Tak naprawdę nie wiadomo, co może nas czekać, ale z całą pewnością to musi być coś niezwykle epickiego, ponieważ zostało nam raptem kilka poziomów do ukończenia tej gry. No już nie mogę się doczekać. No już tutaj na samym... Aha, dobra, nie mam jeszcze mapy. Tak właściwie rozejrzyjmy się, może mapa skarbu będzie gdzieś tu leżeć na samym początku, chociaż ona jakoś tak leży, że co drugi poziom tak naprawdę ją znajdujemy, więc chyba nie w tym przypadku. Ale za to znajdujemy broń, oczywiście sobie weźmiemy tą broń, a tutaj już na pierwszy rzut oka rzuca nam się, że jest jakiś sekrecik. Wow. Nie to, przepraszam. Wow. Właściwie to nie są jacyś bardzo wytrzymali przeciwnicy. Właściwie w żaden sposób to nie są wytrzymali przeciwnicy. Choć akurat to nie działa tak, jakbym chciał. Wiecie co? Może rozwalmy to w standardowy sposób. No bo zobaczcie sami, że te podpalanie tych mumii nie do końca się sprawdza. A wszyscy musimy wiedzieć, że to musi się sprawdzać w doskonałym stanie. Dobra, wracając jeszcze do moich rozkmin a propos sekretu. Tutaj jest gdzieś podobno sekret. Niestety na razie nie wiem, jak się tam dostać, więc sobie ominiemy to jakby nigdy nic. Dziewczyno, tylko nie wejdź przypadkiem na to. Dobra, widzę, że jest wyszkolona. Przynajmniej tym razem mnie nie zawiedzie. Przeważnie lubi się wygłupiać. Tak, od razu rzuca mi się w oczy to, że... No cóż, żołnierze też tutaj próbowali się dostać. Widać, że wokół ciała... Ach, ten nasz bohater jest taki dość dowcipny. W każdym razie, jak widać, żołnierze tutaj sobie poginęli troszeczkę, czyli nie czeka nas ciężka przeprawa, ale mam dla was dobrą wiadomość. Właśnie znaleźliśmy mapę. Teraz spróbuję się zorientować, gdzie jest początek. Już widzę, gdzie jest początek. Dobra, zajebiście. A, no to jeszcze lepiej. Dobra, wiecie co, rozejrzyjmy się troszkę po tych pomieszczeniach. O, chodźmy tam, bo tam był sekrecik. Jakoś z jakiegoś powodu domyślałem się, że to tak może się skończyć. Ale i tak postanowiłem roz... O, spokojnie, stary. Wiecie co, naprawdę, te mumie, gdyby chociaż one odrobinkę były silniejsze, ale nie, nic tych rzeczy. Mumie są po prostu tutaj tak słabiutkie, że to jest uosobienie słabości. No zobaczcie na to, powiedzcie mi, co to za mumia, która już jest martwa, pod... Dobra, nasza kochana asystentka wpadła właśnie w tryb powtarzania jednego zdania. Przygotujcie się na ogromną męcz... O, momencik. Dobra, zmieniam zdanie. A, już łapię, dobra. Dlatego, że to są piętra tak zwane. Nie. Zmieniam zdanie. W tej chwili nie ogarniam tej mapy. Czy ogarniam? Nie, no ogarniam. Ale zauważyłem... Nie, nie ogarniam tej mapy. O, surprise'ik. O, wydaje się, że niby taki przeciwnik twardy. Ale wierzcie mi, że nie do końca. Zobaczcie sami, jak szybko ginie. Gdyby te mumie były wytrzymałe, to mogłaby być naprawdę z tego niezła walka, ale no niestety w tym przypadku jest co najwyżej zabawna walka. Wow, a czy to nie jest przypadkiem jakieś takie coś w rodzaju kosza, że tutaj na przykład starożytni wojownicy grali sobie wrzucając do tego piłkę i to była taka dyscyplina sportowa? Nie wiem, skąd padłem na ten genialny pomysł, ale pojawiam. W sumie bałem się tu naciskać, bojąc się, że coś się wydarzy, ale z tego co widzę, nie wydarzyło się właściwie nic. Dobra, właśnie rozczaiłem, o co chodzi. Czyli, krótko mówiąc, to jest na końcu, a na pierwszy rzut idzie nam, o właśnie ta. Potem idzie dopiero...
to, a dopiero później idzie to. No i taka cała filozofia, jeśli chodzi o tą zagadkę. Jak zwykle zresztą, nic trudnego. Nie wiem, dlaczego ja to rozwaliłem, ale miałem niewyobrażalną ochotę, żeby to zrobić. Widzę, że kolejni strażnicy tutaj chcą mnie załatwić. Dobra, tego podpalmy i go zabijmy. O, te starczą jest faktycznie troszkę trudniej, bo oni... oni się ukrywają właśnie za tarczą. Ostatecznie da się ich też podpalić, ale jest to stanowi o wiele to większy problem niż w przypadku tych bez tarczy, naprawdę. Co nie zmienia faktu, że to cokolwiek by zrobili, i tak to są banalni przeciwnicy. O ile żołnierze czasami faktycznie mogą stanowić jakiekolwiek wyzwanie, choć nie, żołnierze też nie stanowią żadnego wyzwania, są tylko takim utrudnieniem, trudniejszym do pokonania. O czym mówisz? Czyżbym coś... Nie mam nóg! Nie! No to... Co, gdzie są moje nogi? Nie, no dobra, nie polemizujmy. Gordon Freeman też nie miał nóg i jakoś żyje. Przeżył. Uratował świat. Ha! Kompasik, o, widzicie? Bym ominął... Dlaczego ty powtarzasz to regularnie, skoro i tak nic nie zrobiłaś? Gdybyś przypadkiem zabiła tą mumię, no to wtedy bym się zastanowił, ale stojąc za ścianą i nie robiąc całkowicie nic, no ciężko jest uważać ciebie za kogoś więcej niż utrapienie, które przyczepiło się do mojej nogi i mnie męczy. No, ni tu żadnego z ciebie pożytku, ni tu przytulisz, ni tu pocałujesz, tylko narzekasz tak naprawdę, no beznadziejna z ciebie dziewczyna, ja bym powiedział. Chowasz się, kiedy mumie atakują. Co ty, mumii się boisz? Nie oglądałaś filmów? Z całą pewnością to nie jest bezpieczne podłoże. O, dawno już nie zjeżdżałem takim zjazdem, ale spoko. Kurczę, nie do wiary, nasz Quatermain się zaczepił. Zaczepił się i na nieszczęście musimy powtórzyć jeszcze chyba raz ten zjazd. Really? No to let's go! Tu, wysoko, wysoko było, ale na szczęście nic się nie stało naszemu Quatermainowi. Teraz najbardziej w prawo, jak się tylko da, środek. No to jest troszkę, teraz bywa niestety irytujące. Niby taki prosty zjazd, a niestety naszym Quatermainem się momentami ciężko steruje. No dobra, dobrze, że tutaj był w miarę blisko ten safe tak właściwie. I że tak powiem, załatwienie tej mumii nie stanowi dla nas żadnego wyzwania. No ale jednak sterowność naszym tutaj kochanym bohaterem. Nie do wiary, on bardzo często spada z takiej wysokości i nigdy mu się nic nie dzieje. Łobodob, zrobiliśmy to z niezłym hukiem. Ale za to zaliczyliśmy dwa sekreciki. Dobrze o nas to świadczy, chociaż w tej chwili nie ma za bardzo takiego dużego znaczenia, czy byśmy zbierali te sekrety, czy nie. Wiem tylko jedno. Nie jesteśmy sami w tym pomieszczeniu. Get ready! Są im potwory, które chcą się nas pozbyć. No i te potwory łatwo nie odpuszczą. Wow, widzę, że to nie jest masakra na grubą skalę. Dobra, tych niestety tutaj mamy problem z tymi starczami. O kurczę, wiecie co? To zaczyna być jednak troszkę problematyczne. A ciekawe, gdzie jest moja laska? Pewnie się ukryła, schowała. Znaczy, gdzieś się ukryła. No dobra. O kurczę. Nie do końca wiem, jak tutaj mam cokolwiek z nimi zrobić. Wow, surprise. Giń. Kurczę, no nie za dużo was troszkę, jak na jedno miejsce? Dobra, zmieniłem zdanie. Jednak jak jest dużo tych mumii, to stanowić może małe utrudnienie. No bo taka ilość mumii, no to sami rozumiecie, to nie jest łatwa sprawa.
O, czy ja widzę, że te tarcze da się po prostu w świecie zniszczyć? To zmienia postać rzeczy w takim razie. O, kurczę. Chyba, że latarka mi się skończy, no to wtedy jeszcze bardziej... Dobra, spadajmy stąd. To tak, sytuacja jest dosyć napięta, dlatego że atakuje mnie stado mumii i moja latarka niestety ma wyczerpany limit. Amunicyjny zresztą też. Zaraz się okaże, że ja tu miałem coś zrobić, na przykład w jakiś magiczny sposób miałem to pokonać, zaraz się okaże jeszcze, wiecie? No a wtedy to już w ogóle będzie masakra, okaże się, że ja przez całe życie źle robiłem, że to i tak trzeba było zrobić. O właśnie, no i się skończyło na pistoletach, no mogło się tak skończyć. Zapal światło, co ty robisz, człowieku? No niewiarygodne, te mumie są jakieś silniejsze. Dobra, już zostały mi tylko dwa. No i jeszcze została mi jedna, co nie? No to z jedną już sobie chyba poradzimy, tak mam nadzieję przynajmniej. Jeszcze jeden strzał, uwaga! On zniknął! Deportował się! No tego już za wiele, no po prostu tego za wiele. No co tu oni sobie wyobrażają, ci twórcy? Że mogą tutaj wparować jak nigdy nic, zrobić zamieszanie i jeszcze tak bezstrzelny sposób po chwili powiedzieć mi: hej stary, wiesz co? Mamy cię gdzieś, deportujemy mumię. No i co, heja? Tylko tyle? Zdeportowali mumię i sobie po prostu spierniczyli? Dobra, jeszcze kolejna rzecz, która mnie bardzo męczy. Znaczy nie, ja uważam, że to jest jakaś turbo super trudna zagadka do rozwiązania. Jeszcze nie wiem jaka, ale już do mid już widzę, że to zagadka nie będzie wcale taka prosta. Jest tu bardzo dużo przełączników. Jeszcze pozwiedzajmy może już wszystkie korytarze, jakie tu się znajdują. Czy w tych korytarzach tak właściwie coś jest? Czyli ogólnie rzecz biorąc, to chyba służyły te korytarze coś w rodzaju za takie skrytki do ukrywania się przed mumiami. Czy tak właściwie... No nie wiem, ja muszę tam zostawać? Chyba, że... Ogólnie rzecz biorąc, to było po to, te całe przełączniki były po to, żeby w jakiś sposób... widzicie? To było po to, żeby pozbyć się mumii. A ja jestem geniusz i po prostu w świecie nie wykorzystałem sposobu na pozbycie się mumii, bo stwierdziłem, że taki twardziel jak ja to sobie poradzi w walce z mumią w standardowe sposoby. No i poradziłem sobie, żeby nie było, że okłamałem was. No, czyli krótko mówiąc, jakbyście stwierdzili, że wy chcecie zrobić to w łatwiejszy sposób, to możecie zrobić to za pomocą tych świateł, które wystają z sufitu. Ja stwierdziłem, że jestem zbyt dużym hardkorem, żeby iść na łatwiznę, no i zrobiłem to sobie turbo. No dobra, zagłębimy się troszkę dalej w te całe tunele, zobaczymy, co tutaj ciekawego nas czeka. Czuję, że na pewno dużo ciekawych rzeczy. No proszę, kto by pomyślał. Chyba nie to chciałem, to nie? Uruchomiłem to za pomocą latarki. Moja latarka ma magiczne zdolności. O, jest jakiś shotgun. Z shotguna jeszcze chyba nie strzelałem ani razu w grze. No to jakieś takie dodatkowe urozmaicenie będzie. O, teraz strzeliłem pierwszy raz. No zobaczymy, jak się będzie shotgun sprawdzać. Może faktycznie się będzie sprawdzać o wiele lepiej. Będzie mu umiał na hita ściągać, jak się oświetli je latarką odpowiednio. Ło! Momencik! No właśnie, nie bądź głupi. Bladi, żeś prawie się chyba zabił. Co nie? Dobra, widzę, że nasza asystentka i tak ma na to wyjebane, że to mogła być zapadnia, która by nas wszystkich zabiła. Dum, 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 rozwalmy to. No niech będzie w ten sposób, może być. No jeszcze teraz musimy rozwalić tutaj drugą deskę. No i robi nam się takie eleganckie wejście na górę. Żyć tylko, żyć i nie umierać. Kolejne eleganckie pomieszczenie. Cóż, wydaje się wszystko być naprawdę takie opuszczone, co nie, już chyba tutaj żaden człowiek się nie zapuścił, choć teoretycznie na końcu spotkamy pana złego, więc i Hagena też pewnie, więc jednak oni musieli tędy chyba przechodzić, wychodzi na to. Dobra,
Czyli krótko mówiąc, teraz będzie element zagadkowy, czyli krótko mówiąc, mamy też chwilę przerwy, że tak powiem. Dźwignia robi coś takiego, cokolwiek to znaczy, wierzę. Wierzę, że faktycznie może to robić dźwignia. No nie wiem, pobawmy się w przełączanie przełączników. Pobawmy się w przełączanie przełączników, a poza tym może troszkę popenetrujmy, zanim cokolwiek zaczniemy robić, to warto byłoby tu wszystko spenetrować i przeczesać teren, no żeby po prostu jako tako wiedzieć, co można, czego możemy się tutaj spodziewać. Dobra, ulepszyć. Ciekawe, czy możemy coś ulepszyć. To w sumie jest takie ciekawe. A niestety, wszystko wymaga zbyt wielu leveli, żeby można było cokolwiek ulepszyć. No i niech, no trudno, niech tak i będzie. Sufit? O czym mówisz? O, dobra, mam cię. Faktycznie, no kurczę, dobra, wyjątkowo chyba pierwszy raz ta dziewczyna powiedziała coś sensownego. Przecież to, ten mały szczegół jest wręcz nie do zauważenia, naprawdę. Nie wiem, co za geniusze wymyślili sobie. To jest to. Nie, to nie jest to. To jest to. Nie, to też nie jest to. To też nie jest to. O, to jest to. O, trafiłem? Naprawdę? Zaraz zobaczymy. O, przez przypadek trafiłem, że tutaj tego słonia. No ale przynajmniej, nie wiem, czy mi się wydaje, czy to właśnie rozwiązałem zagadkę i to miała być ta mega super trudna zagadka, z którą miałbym mieć problem? Naprawdę? Taki banał? Też mi wyzwanie. No ale właściwie, co mi to dało? Że mam tutaj jedno przejście sobie tu. Aha, no to chyba właśnie druga część zagadki też została już rozwiązana. Tak mi się przynajmniej wydaje. Poszło banalnie niż mogłem przypuszczać. No wiadomo, to teraz się obniżyło, ale zapewne tutaj z jakiegoś chyba powodu się dostaliśmy. Co tu może nam pokazywać ten teren? Co to może być? Z jakiego powodu się tutaj dostaliśmy? No właśnie, tutaj nie masz już żadnych takich bajerków, że tak powiem, do przełączania. Chyba że musimy zrobić taki piękny trik, że przecisnąć się tędy. No niestety nasz James Quatermain jest zbyt nieudolny, żeby zrobić taki trik i sobie tędy pójść na skróty. No dobra, zastanówmy się, co takiego sensownego tutaj można wymyślić. No tak, wtedy to się podnosi, no ale tak właściwie. Czy to tu nam coś daje? Na dole coś chyba jest nie tak. Coś chyba jest na dole ukrywane. O kurczę, to też się obniżyło. Łe, to niedobrze. To chyba nie tak powinno być. Nie no, zastanówmy się. Czy tu są jakieś symbole na przykład? Tutaj gdzieś na suficie. Szukamy symboli. Szukamy symbolów. Różnych, różnistych. Tutaj szukamy. Czy tu jest jakiś na przykład super punkt obserwacyjny? Na przykład coś, co moglibyśmy strzelić. I coś, co by zmieniło świat na lepsze. Nie, chyba nie. Zeskoczmy na dół, wiecie? Zeskoczmy na dół i przeczeszmy jeszcze te tutaj dolne tereny. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. O, kurczę. Nie gadaj, że jestem w pułapce. Nie, tu jest takie podwyższenie, żebyśmy mogli stąd wyjść w razie czego. Ale są tutaj sprytni. No właściwie nie wiem, ale w poradniku mojego dziadka było coś wspomniane o jakiejś dźwigni tak właściwie. Naprawdę? I co, znowu trzeba się bawić w to? No niestety chyba to trzeba się bawić za każdym razem. I teraz właśnie to się załatwia nam. Znaczy te przejście się nam robi. No i teraz trzeba szybciutko. Trzeba strzelić sobie teraz na drugą stronę szybciutko. Ale co to jest, nie? Chyba że trzeba się teraz dobrze ustawić na przykład. Znaczy nie wiem, ja sobie tak strzelam. Że może, o proszę, chyba właśnie znalazłem rozwiązanie moich problemów. Gdzie to się podwyższyło? Tutaj się chyba podwyższyło. No dawaj, podwyższaj się. Chyba właśnie rozwiązałem całą tą bardzo trudną zagadkę. Ale czemu ty do mnie to mówisz? Przecież to ty jesteś gdzieś tam daleko.
Alvarez has left to find Xibalba and taking almost every soldier with him. I fear all they will find is eternal damnation. The Indians are crippled with fear. They speak of two guardians protecting the passage into the land of the dead. Uncame and Bukukame. In these latitudes, twilight does not exist. The change from day to night is as quick and as absolute as the change from life to death. I, along with others, shall attempt to leave this land in the morrow. But I dare not speculate what will await us at nightfall. The jungle haunts us. May God help us all. Brother Bartolomé de Cuenca. Uncame and Vukubkame ring a bell? The two main death gods of the Maya. Great. Krótko mówiąc, mi się wydaje, że to była takie krótkie nam zaspoilerowanie, że będziemy mieli okazję walczyć z dwoma bossami na samym końcu gry. Tak przynajmniej ja bym wywnioskował, czytając taką notatkę. Nie wiem, czy to dobrze, w każdym razie widać, że... No cóż... się człowiek zasiedział. No, a w każdym razie na pewno wspominał też troszkę o zmroku, czy to pewnie jest jakaś taka sugestia, że być może tam nie występuje światło, a my może nie będziemy dysponować naszą latarką, albo wręcz będziemy, ale będzie trzeba załatwić tych bossów w jakiś specyficzny sposób. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę świetna zrobiona walka i tak całkiem monumentalna i naprawdę epicka, bo na takiej walce mi najbardziej zależy. No i mam nadzieję, że faktycznie tak będzie. No ale czy się tak faktycznie zdarzy, czy nie, to się jeszcze okaże. Mam nadzieję, że naprawdę czeka mnie epicka walka. No, się okaże. Się okaże jeszcze. Widać, że tutaj regularnie co kilka... Widać, że tutaj regularnie co kilka metrów nasi pobratańcy umierali. Cholera, czyżby to już tutaj była jakaś walka z bossem? I nagle tutaj, jeb, taki wielki byk się wyżnuża. A ja wtedy mówię, o kurwa. Nie powiedziałbym tak. Powiedziałbym, o kurcze, Macieja. Albo, o ja cię nie mogę. Ewentualnie kurcza noga bym krzyknął. Tak byłoby. Mam nadzieję, że te odgłosy takiego przerażenia, takiego przerażającego wycia, to naprawdę... O, sekret. O, spokojnie. Nie chciałem go wcale zabrać. Nie, chciałem. Ła! Dobra, nic jeszcze na mnie nie wyskoczyło. Schowajmy się za tą pochodnią, może mnie nie zauważy. Dlaczego coś tu jak buczy? Czyżby nade mną był jakiś ogromny jaszczur, który chce mnie pożreć? To niedobrze. Czy on właśnie zamuczał? Może to jest wielka krowa? Czy chce mnie pożreć właśnie wielka krowa? Nie, to bardzo zły znak. Wielka krowa nie powinna mnie chcieć pożreć. Co możemy ulepszyć? Zobaczmy, czy możemy cokolwiek ulepszyć. Nie możemy nic ulepszyć. Niestety, mam pecha. Och, wielka, wszechpotężna krowo. Proszę, nie zabijaj mnie. Tak robi. Tak robi krowa. Powtórz. Jeszcze raz. Ma. Ale się wczułem. Prawie jak prawdziwy farmer. Znaczy farmer może nie wydaje takich dźwięków, ale słyszy je na co dzień. Hop. O nie, tu będzie walka. Czujecie to? Za to w tym pomieszczeniu będzie dużo sekretów, bo na mapie zobaczyłem, patrzcie na to. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W ogóle sześć sekretów w jednej mapce, co jest grane? Co bardzo nas tutaj chyba hojnie obdarowali. A, spokojnie. To tylko wojownicy. Ej, ja nie mam takiej władzy, naprawdę. Aha, gincie wszyscy. Gincie od mocy piekielnej. Patrzcie, jak teraz władzam tutaj tą niesamowitą mocą niszczenia. No nie mam takiej władzy, że na dwa fronty. Może moja laska by mi troszkę pomogła czasami, a nie... No niestety ich jest całkiem sporo, a ja aż takiej władzy na kilka frontów nie mam. Ale próbuję sobie radzić jak tylko mogę. Ała, gryzą mnie. Umieram. Dobra, żartowałem. Dobra, znajdę sobie inne przejście. Światło, potrzebuję światła, to jest w dodatku dobre miejsce.
Ah, headshot! Chodźcie tutaj do mnie, chodźcie do tatusia. Troszkę światło wam nie zaszkodzi, co nie? Wow! No, chodźcie, co? Służyłeś? A, masz, kurczę. Niby shotgun, a tacy wytrzymali. Czyżby, nieważne z jakiej broni strzelał, i tak potrzebują dwa strzały? Come with me if you want to live. Dobra, nie poszło wcale tak źle, widać. Tutaj troszkę się pobawiliśmy światłem. Ale ogólnie rzecz biorąc, trzeba było ich załatwić takim sprytem, bym powiedział. Natomiast tutaj podobno jest duże skupisko sekretów, choć w tej chwili nie widzę żadnego. Zobaczmy, czy coś mówi dziadek. Dziadek nic mu nie mówi. Za to mapa mi mówi chyba, że to nie jest jeszcze to pomieszczenie. Choć logika podpowiada. Chyba, że ominąłem już to pomieszczenie. I to jest już inne. Nie no, to byłoby bez sensu. Na chwilę się cofniemy. Poczekaj, jakbyśmy cofnęli się tutaj. Nie, no to nie może być tak. Dobra, nie, myślałem, tak na chwilę się cofnąłem. Nie, gdzieś tutaj musi być to wielkie pomieszczenie z sekretami. Domyślam się, że to jest właśnie one. Jeszcze nie wiem, co będziemy musieli zrobić z tym światłem, ale z całą pewnością coś na pewno genialnego. Będziemy musieli je jakoś wykorzystać do swoich mrocznych celów, być może. A być może nie. Czyli to jest tylko jakieś miejsce walki? No chyba tak, wychodzi na to, że tutaj nic poza tym nie było. Niczego się znaczy. Dobra, tu będzie wielkie miejsce z sekretami. O tak. To będzie te miejsce. Tamto to było jakiś taki przedsionek piekła. A to dopiero będzie miejsce ze sekretami. O, nie, nie, mój kompas świruje, co nie? Na razie. Ło, spokojnie. Zobaczmy, co mówi mój dziadek. Czyli tak, śmierć musi przewyższać pieniądze. Okej. To ma jakiś sens, prawda? O, patrzcie. Wezmę. Spokojnie, stary, nic ci nie zrobię. Żartowałem. To ogólnie rzecz biorąc, tu jest aż 5 sekretów, więc naprawdę czeka mnie sporo penetracji. Pytanie tylko, gdzie te sekrety są tak naprawdę poukrywane, no bo zwróćcie uwagę, że na upartego to przecież nawet nie ma za bardzo miejsca, gdzie by je poukrywać, no chyba, że właśnie w sarkofagach mumii. O, ta mumia wygląda bardzo ciekawie. Ej, to chyba jest prawdziwa mumia. W sensie, nieożywiona. A to ci dopiero numer. No dobra, wiecie co, obudźmy może wszystkie mumie. Łoch, już myślałem, że ten. A tam mumie, te są mumie jakieś takie sztywne bardzo. Za to te są właśnie z tych ruchliwych. Czyli krótko mówiąc, poznaliśmy właśnie nowy rodzaj mumii. Mumie mało ruchliwe. No i są też te mumie mega ruchliwe, co nie? O, te są te mega ruchliwe, a... Tam mieliśmy też okazję poznać te troszkę mniej ruchliwe. No i tak, no i zobaczmy jeszcze raz, znowu popatrzmy na naszą wspaniałą mapę. Wszystko prawie zostało odkryte, zostały tu jeszcze dwa do zebrania skarby, które były prawdopodobnie tutaj, tylko się po prostu nie rozglądałem. Czyli jaki z tego morał, trzeba się rozglądać. O, tu jest jeszcze pewnie. Ręce do góry! O, pusty. Dobra. No i w ten też sposób właśnie zebraliśmy. Wow, wszystkie światło zebraliśmy. Oto teraz możemy ulepszyć sobie swoją latarkę. Ho, ho, ho. I to na jakim wysokim poziomie. Dobra, teraz wracając jeszcze do tej całej zagadeczki. Czyli krótko mówiąc, według zagadki, szale muszą być w pewien sposób chyba równe. Dziwne, że nie reagują na strzały. Ja bym w ogóle na to wskoczył, czy coś ten deseń. Ale chyba nie mamy takiej możliwości. Zebraliśmy też tu jakieś monety od tej mumii. Czyli zakładam, że tych monet tutaj ogólnie rzecz biorąc może być więcej. Wow, czaszkę zabraliśmy. No dobra, ale czy możemy to... O, jest czaszka. Jest moneta. Co to, jakaś zagadka logiczna typu połóż to na monetę? Wow, wow. Podnieść, upuść monetę, porusz kursorem.
Naprawdę? Połóż monety na miejscu. I co? No dobra, okej. Tylko potrzebuję więcej monet, znaczy wiecie. Nie, to nie ma monet. Czyli krótko mówiąc, chyba nas czeka jakaś taka penetracja. Penetrujemy pokój w poszukiwaniu monet. Je genialne, no to na pewno nam to zajmie. A na pewno szybko znajdziemy monet. W końcu one są takie duże. Te monety takie ogromne są, od razu się rzucają w oczy. O! Jest i druga. Świetnie, dwie monety już mamy z głowy. Jeszcze co najmniej jest 10. Ej, naprawdę, a jeśli to musi być bardzo dużo, bo zobaczcie sami, jak tego dużo tam niby jest. Chyba że. Nie no, myślałem, że może jakaś interakcja będzie, ale chyba widzę, że nie. Aha, rozumiem, a co, że to niby kilka jest tych? A, że nadal nie. Nadal nic z tego. No dobra, niestety. Chyba mamy pecha i to jeszcze za mało jest. Chyba mam bardzo pecha, tylko tak. Dlaczego akurat monety? Czy nie mogli wymyślić cokolwiek innego? O! Nie poszło nam wcale tak źle, zobaczcie, już prawie jeszcze przydałaby się jedna moneta i właściwie będzie ok, choć o, to mu ciężkie te monety wychodzi na to. Jeszcze jedna moneta. Super, ale zabawa. Uwielbiam takie rzeczy. Szukaj małej mini monety, która może być w całym tym pomieszczeniu. Och je, o tym właśnie marzyłem. Od samego początku właśnie, od dziecka chciałem zajmować się właśnie profesjonalnym szukaniem monet, nie? Co z tego? Fontanie. Nie ma tu fontanny niestety, czyli ludzie nie mieli gdzie wrzucać pieniędzy, więc teraz może mi to troszkę utrudni sprawę. Ale dobra, chcą od nas monety, to ją znajdziemy. Nie wiem ile czasu mi to zajmie, czy zajmie mi to kilka lat, czy kilka miesięcy, ale znajdę. Obiecuję wam, że znajdę tą monetę. Nieważne jak długo czasu miałoby mi to zająć, ja ją znajdę. Moneto! Come on, gdzie jesteś? Kici, może tutaj w jakimś tym urządzeniu na przykład, gdzieś tutaj się schowała. A może po prostu będę naciskać cały czas E i przypadkiem ją wezmę. Kurczę, jak będę musiał się przyglądać każdemu mechanizmowi, który tutaj gdzieś jest położony, to może mi to trochę zająć, co nie, stary? Ej, widziałeś może monetę? Wiesz, taką zwykłą. No, taką płatniczą, wiesz, na przykład idziesz do sklepu, chcesz kupić sneakersy. Widziałeś może taką monetę? Bo jej potrzebuję. No dobra, a może, wiesz co? Masz rozmienić drobne? Dam ci dychę. A ty mi dasz 2 złote. Albo wymienimy się, co? Myślisz, dobry to jest układ, zarobisz 8 zł. No zastanów się, bo potrzebuję monety do rozwiązania zagadki. No niestety, muszę użyć dokładnie monety, bo mój bohater nie potrafi użyć kamyka. Nie mogę użyć kamieni. To musi być moneta. Jak się użyje kamień, to system wykryje, jest tak zaawansowany system, że od razu wykryje, że to nie jest moneta. Bo to jest ten, to jest nowoczesny system. Lepszy niż nasze bankowe. Dlaczego ja? No nie do wiary. Szukam, po prostu utknąłem w momencie, dlatego że nie mogę znaleźć monety, która może być ukryta wszędzie. Poza tym tu są jakieś grudki, ja bym się ich pozbył. Błagam, dziewczyno, no pomóż mi. Ludzie, no co to jest? Ta mapa nic mi nie mówi. Nic mi ta mapa nie powiedziała, zero. Żadnej instrukcji, dziadek też jakoś tak nieszczególnie, co nie? Połóż monety, świetnie, dziękuję ci dziadku, żeś mi powiedział o tym. Tylko pewnie zapomniałeś jeszcze dodać. O, momencik, tego nie zauważyłem. Ha! Co się wydarzyło? O! Jest! Znalazłem monetę. To powinno załatwić sprawę. Mam nadzieję, że faktycznie to załatwi sprawę i już nie będzie takiej komplikacji. Dobra. Uwaga! Haha! No, takie zabezpieczenie to na pewno musi być luksusowe, no bo w przeciwnym razie to po co byłyby takie zabezpieczenia? To będzie bardzo luksusowy hotel. Hotel super luksus.